Z okazji Nocy Muzeów zapraszam na filmowy spacer po Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, który znajduje się przy Placu Bankowym w budynkach historycznych Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu i Pałacu Ministra Skarbu. Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu wzniesiony jest w stylu klasycystycznym. Przylegający do niego Pałac Ministra Skarbu powstał w latach 1825-1830 według projektu Antonio Corazziego w wyniku przebudowy barokowego pałacu należącego do rodziny Ogińskich. Budynek wzniesiono z przeznaczeniem na rezydencję ministra skarbu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Pałac jest trzykondygnacyjny i 11-osiowy. Charakterystyczną cechą budynku są wielkie tarasy, rzadko spotykane w architekturze Warszawy. W dwudziestoleciu międzywojennym gmach, po adaptacji dokonanej przez Mariana Lalewicza, wraz z sąsiednim Pałacem Komisji Przychodów i Skarbu, był siedzibą Ministerstwa Skarbu. Do tego pałacu przylega gmach Giełdy i Banku Polskiego. Budynek ten wzniesiono w latach 1825-1828. Charakterystycznym elementem tego budynku jest górująca nad Placem Bankowym kopuła. Obecnie w tym budynku znajduje się Galeria Porczyńskich. Znajdujemy się na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Urząd ten mieści się w zabytkowych pomieszczeniach Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ten okazały budynek został wzniesiony w latach 1823-1825, w czasach, gdy ministrem skarbu był książę Ksawery Drucki-Lubecki. Przed Państwem okazałe wejście do pałacu z tarasem widokowym, zwieńczonym kolumnami w stylu koryńskim i pięknym tympanonem z płaskorzeźbami antycznych postaci Minerwy, Merkurego i Jasona. W rogach tympanonu widzimy dwie postacie symbolizujące dwie największe rzeki Królestwa Polskiego, Bug i Wisłę. Wejścia boczne do pałacu zwieńczone są kolumnami w stylu jońskim. W 1939 roku pałac został zniszczony wskutek bombardowań niemieckich. Lewe skrzydło pałacu, w którym znajduje się gabinet wojewody, zostało zburzone doszczętnie. Znajdujemy się w holu głównym Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, obecnie siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pałac ten został wybudowany w latach 20. XIX wieku, w czasach Królestwa Polskiego. Rządziła wtedy Rada Administracyjna, pełniła rolę ówczesnego rządu. Natomiast Królestwo Polskie było złączone konstytucją z Cesarstwem Rosyjskim, a więc królem Polski był car Rosji Aleksander I, a władzę swoją sprawował w Polsce, na ziemiach polskich, poprzez namiestnika księcia Józefa Zajączka. Książę Ksawery Drucki-Lubecki był ministrem skarbu w ówczesnej Radzie Administracyjnej i to za jego rządów wybudowano, wzniesiono ten okazały pałac. W holu Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu znajdują się marmurowe tablice z odznaczeniami przyznanymi miastu stołecznemu Warszawy. Najważniejszy z tych odznaczeń to oczywiście Krzyż Virtuti Militari. Odznaczenie to zostało przyznane jedynie dwóm polskim miastom w historii. Pierwsze z nich to Lwów, odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego za dzielną obronę miasta w 1919-20 roku. A drugie to właśnie Warszawa, odznaczona przez rząd generała Władysława Sikorskiego za heroiczną postawę mieszkańców w obronie w 1939 roku. Warszawa została również odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym nadanym miastu stołecznemu 26 marca 1999 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oznaczenie to jest nadane za bohaterską walkę i postawę ludności i żołnierzy w czasie Powstania Warszawskiego. W latach 1829-1831 w Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu pracował nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki. Fakt ten upamiętnia tablica oraz popiersie naszego poety umieszczona w holu pałacu. Warto zwrócić uwagę na architekturę tego pałacu. Urządzony jest w stylu klasycystycznym, jednak jest to wersja wtórna. Pierwotnie był to barokowy pałac rodu Leszczyńskich. Widać to choćby po wąskich, wysokich, ciasnych korytarzach tego budynku. Jakże odmiennie prezentuje się złączony z nim pałac ministra skarbu z szerokimi, przestronnymi korytarzami i wielkimi salami. To tu podejmowane są najważniejsze decyzje. O wielkiej odpowiedzialności ze sprawowaniem tego urzędu opowie Państwu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Wojewoda Mazowiecki to przedstawiciel rządu na terenie największego i najliczniejszego województwa mazowieckiego, które przypomina swoją wielkością zarówno pod względem powierzchni, jak i populacji niejeden średniej wielkości kraj europejski. Jako przedstawiciel rządu w terenie wojewoda zarządza ogromnymi pieniędzmi. Jest to ponad 10 miliardów złotych rocznie, które przekazywane są wraz z różnego rodzaju zadaniami dotyczącymi wykonywania administracji państwowej na terenie województwa, ale także różne programy, takie jak choćby słynne 500+, wyprawka, programy społeczne adresowane do ludzi starszych, do osób niepełnosprawnych itd., itd. To są również liczne programy dotyczące budowania czy też unowocześniania infrastruktury, jak choćby Rządowy Fundusz Dróg Lokalnych i podobne fundusze, które wspierają jednostki samorządu terytorialnego, które są zlokalizowane na Mazowszu. Wojewoda Mazowiecki to także organ nadzoru w stosunku do decyzji, które zapadają w ramach tak zwanego prawa samorządowego, czyli decyzji podejmowanych przez marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i różnych jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na Mazowszu. Znajdujemy się we wspólnej sali wojewody mazowieckiego i prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Za moimi plecami znajduje się gabinet pana wojewody. Świadczy o tym też umieszczone godło państwowe. Po drugiej stronie znajduje się gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy, oznaczony herbem Warszawy z syrenką warszawską. Przy tym długim stole odbywają się posiedzenia kierownictwa urzędu. Pan wojewoda przyjmuje również w tej sali interesantów. W tej sali odbywają się również konferencje prasowe i wojewody mazowieckiego, i prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Z sali tej mamy wyjście na wspólny taras i prezydenta, i wojewody mazowieckiego. Znajdujemy się na tarasie Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Jest to wspólny taras wojewody mazowieckiego i prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Taras, jak i cały pałac, jest urządzony w stylu klasycystycznym. Mamy tutaj kolumny w stylu koryńskim. Widok z tarasu jest na dziedziniec, na boczne skrzydła oraz na plac bankowy z dominującym nad nim błękitnym wieżowcem. W Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w jednym z korytarzy znajduje się piękny kasetonowy sufit, do złudzenia przypominający sufity zamku na Wawelu. Na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się pomnik Lecha Kaczyńskiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pomnik ten został odsłonięty 9 kwietnia 2016 roku. Jest to głaz pamiątkowy z tablicą autorstwa Józefa Henryka Helińskiego. Znajdujemy się w pałacu ministra skarbu, księcia Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego. Za mną szeroki, obszerny korytarz. Jest to zupełnie odmienna architektura od ciasnych, wąskich pomieszczeń Pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Architektem tego pałacu był Antonio Corazzi. Jest to włoska architektura śródziemnomorska. Szerokie, wielkie korytarze, wysokie pomieszczenia, duże tarasy i bardzo duże okna. Z placu bankowego zauważycie Państwo diametralną różnicę między Pałacem Ministra Skarbu a Pałacem Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Tutaj książę Ksawery Drudzki-Lubecki pracował i mieszkał. Tutaj też znajdują się najpiękniejsze sale reprezentacyjne, w których wojewoda mazowiecki uczestniczy na spotkaniach oraz uroczystościach. Znajdujemy się w sali posiedzeń Kolegium Wojewody. Raz w miesiącu wojewoda mazowiecki odbywa spotkanie z szefami wszystkich 14 służb zespolonych w województwie mazowieckim. Między innymi z komendantem wojewódzkim policji, komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, mazowieckim kuratorem oświaty. Na posiedzeniu kolegium obecni są również wicewojewodowie oraz dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Sala ta wyposażona jest w sprzęt do rejestracji dźwięku oraz w kamery, które rejestrują posiedzenia kolegium wojewody. Sala ta jako jedyna zachowała oryginalny wystrój z XIX wieku. Sztukaterie, żyrandol, kolory ścian są takie same jak w czasach, kiedy pracował tutaj książę Ksawery Drudzki-Lubecki. Zapraszam do sali imienia Stefana Starzyńskiego, przedwojennego prezydenta Warszawy. Jest to największa i najbardziej reprezentacyjna sala w całym Urzędzie Wojewódzkim.
to odbywają się najważniejsze uroczystości z udziałem wojewody mazowieckiego. Jest bardzo bogato zdobiona, pełno w niej sztukaterii, stiuków. W środku mamy potężne kolumny w stylu jońskim. W sali tej odbywają się uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda mazowiecki wręcza te odznaczenia w bardzo uroczystej oprawie. Ostatnio jednak, z powodu panującej w naszym kraju pandemii COVID-19, uroczystości te odbywają się w znacznie skromniejszej oprawie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. W sali tej odbywają się liczne konferencje. Znajdujemy się na drugim piętrze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w sali poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi miasta stołecznego Warszawy i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Za mną widzicie Państwo tablicę poświęconą tragicznie zmarłemu prezydentowi. Sala ta znajduje się tuż nad salą imienia Stefana Starzyńskiego. Jest to druga pod względem wielkości, bardzo okazała, bogato zdobiona sala, przeznaczona na szkolenia wewnętrzne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Znajdujemy się na jednym z kilku szerokich tarasów Pałacu Ministra Skarbu. Z tarasu tego rozciąga się widok na cały Plac Bankowy i górujący nad nim błękitny wieżowiec. To miejsce wyglądało zupełnie inaczej przed wojną. Dzisiejszy adres Urzędu Wojewódzkiego to Plac Bankowy 3/5. Przed wojną zaś Plac Bankowy był położony nieco dalej i był o wiele mniejszy. Sam urząd zaś, sam ten budynek znajdował się przy ulicy Rymarskiej 3/5. Przed wojną w miejscu błękitnego wieżowca stała synagoga warszawska. Synagoga ta nie była widoczna z tego tarasu. Na archiwalnych zdjęciach zobaczycie Państwo rząd kamienic przy ulicy Rymarskiej i nad dachami tych kamienic dopiero kopułę synagogi warszawskiej. Miejsce to było gęsto zabudowane.